wyników, że ja nie wiem, organizatorka, to jest chyba pani Sołtysowa, która robi organizacje rewelacyjne. My tu robimy za zespół taneczny i rowerowy, i kijkowy. Przyszliśmy... O, proszę, naleśników do woli, ze słodkim, kwaśne, smakowite, kawa, herbata, towarzystwo wspaniałe, lepiej być nie może. Co państwo widzą, to tłumy oblegające stół z naleśnikami w zielonej szkole w Porosiukach. Te naleśniki cały czas są donoszone na bieżąco. Na bieżąco na patelni tam dochodzą, mimo wszystko, ile by ich nie było, to i tak znikają, proszę bardzo. Dzisiaj święto naleśnika w Porosiukach. No dzisiaj mamy dzień naleśnika. Skąd pomysł? Pomysł był od Stowarzyszenia Ad Astra. Na początku miało być kulik i miała być zima w Porosiukach, a że mamy zimę, jaką mamy, dzisiaj chyba jest ogólnopolski dzień naleśnika, to nasza chyba pani prezes stowarzyszenia to odkryła, że taki dzisiaj dzień mamy i stąd pomysł zrobienia święta naleśnika w Porosiukach. Wspaniale, to jest piękna inicjatywa Stowarzyszenia Ad Astra, miejscowego koła gospodyń wiejskich, straży pożarnej naszej ochotniczej, morsów tutaj obecnych, no i dyrekcji szkoły, powiedzmy, uczniów, nauczycieli. To jest nowy sposób integracji uczniów i rodziców i nauczycieli? No myślę tak, no mamy taki pomysł, szkoła to... Nasi uczniowie pochodzą z czterech miejscowości i wymyśliliśmy cztery pory roku, wszędzie się spotykamy, byliśmy w Jaźwinach, spotykamy się w Porosiukach, tak jak mówiły koleżanki, będziemy też w odcinku nowym i starym, będzie święto sadów i będzie nocowanie w szkole, razem z atrakcjami. No i na koniec, panie dyrektorze, ile naleśników już pan pochłonął? Znaczy ja będę stał może przodem, bo jak bokiem, to będzie widać ile, także na pewno dużo. No ale ile? 3, 5, 2? No myślę, że 12. Najlepiej jak mąż zrobi te naleśniki. No. Jakiś specjalny przepis? Mego męża? Czy włożone sercem? Sercem to będzie smakować, nawet puste, albo tylko z dżemem. Ale różnorodność sporządzania tych naleśników jest niesamowita, nie? I to jest wspaniałe, tak jak ten dzisiejszy... Dzień naleśnika. Dzień naleśnika, no bardzo dobry pomysł. Jak się robi naleśniki? Z wyczuciem, z pomysłem, z sercem, co tam przyjdzie na myśl po prostu. Najważniejsze, żeby nie przypalić, tak? No, żeby nie przypalić, tak. A jeśli chodzi o farsz, to co najlepiej smakuje? Oczywiście twarożek ze szpinakiem. Lenka, jadłaś naleśniki? Tak. I jak ci smakowały? Dobrze. A które były najlepsze? Z dżemem. Z dżemem. A w domu tato robi naleśniki? Tak. Mama robi. Mama robi naleśniki. A słuchajcie, w domu też z dżemem? Najczęściej z dżemem czy z czymś jeszcze? Z czekoladą i z dżemem. Mąkę dodajemy z jajkiem, z mlekiem, rozbijamy odrobinę soli. No i jeszcze woda, właśnie koleżanka podpowiada, że woda gazowana to będą pulchne naleśniki. Woda gazowana? Tak. A farsz, czym najlepiej smarować naleśniki później? Zależy jak kto lubi. Ja oczywiście lubię z kapustą kiszoną, z grzybami i z cebulką podsmażane. Rewelacja. Dokładnie. Ciasto naleśnikowe, czyli mąka, jajko, woda gazowana, ciasto, żeby odpoczęło. Będą pulchniejsze, smaczniejsze zamiast mleka. I ja osobiście lubię naleśniki na słodko. Ser biały, śmietana, żółtko, podsmażone. Z ketchupem. Uwielbiam. Z reguły to jest tak, że drogie panie, że naleśniki to wychodzi na to, że to są szybkie przepisy, a tak jak panie to wymieniają, to te naleśniki trzeba robić pół dnia. Nie, naprawdę ciasto robi się bardzo szybko, należałoby odstawić na pół godziny, żeby odstało i odpoczęło. Były wytrawne naleśniki, czyli ze szpinakiem, z marchewką i z łososiem były, tak? Z Nutellą i z dżemem, no to co uwielbiają nasze dzieciaki, prawda?
A ile tysięcy sztuk tych naleśników dzisiaj piłk? Nie, setek, do tysiąca jeszcze nie doszliśmy. Ale to wszystko przed wami. Przed nami, tak, tak. Tutaj naleśniki, ale na zewnątrz również trwają imprezy. Zgadza się. Ania z Adastra organizuje konkurencję dla dzieci.